SK Rock Live prezentuje Małgorzata Ostrowska i jej zespół na koncertowej scenie SK Rock. Dzień dobry Państwu. To wielkie przeżycie i wielki zaszczyt i nie wiem, co mam więcej powiedzieć, bo jestem trochę speszony. Może powiem po prostu Małgorzata Ostrowska. Dzień dobry Pani Małgosiu. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Małgosiu, ja wiem, że ja nie jestem godzien, ale czy ja mogę zadać Pani kilka pytań? Tak, tyle tylko, że ja już uprzedzałam. Na trudne pytania nie odpowiadam. No to chyba już możemy kończyć, Pani Małgosiu. Nie, nie, a tak no poważnie. Ja się postaram przychylić. Dobra, będzie. Pani Małgorzato, bo ja sobie poczytałem w internecie komentarze młodej publiczności. Aha. Pani pozwoli? Pani Małgocha to zawsze na propsie. Moi rodzice mieli swoją Lady Gagę. Uwielbiam meluzynę, a mam dopiero 18 lat. To są kolejne pokolenia, które poznają Ostrowską. Chyba serce się laduje. Tak, a to Ostrowską jak Ostrowską, meluzynę poznają. Nie wiem, czy Ostrowską. Ale pani to się chyba świetnie dogaduje z gówniarzami, bo przecież były duety z Darią Zawiałów i ze Swiernalisem. Tak, bo bardzo podziwiam. To znaczy, może nie z wszystkimi się dogaduję, ale z tymi, których podziwiam, jak najbardziej. A wracając do tej meluzyny, co czuje artysta, którego ulica śpiewa ten utwór? Bo 18, 20, 30, 40 latki śpiewające ten utwór jako wyraz buntu, to? To kiedyś było... Ja przypomnę takie wydarzenie. Ja kiedyś dostałam taką prośbę o zgodę na wykorzystanie tego w takim filmie dotyczącym problemów LGBT. I wtedy sobie dopiero zdałam sprawę z tego, jaki mocny przekaz ma ta piosenka. Być może wtedy, kiedy ją śpiewałam, kiedy ją nagrywałam, nie odczytywałam tego w ten sposób, ale ludzie to zinterpretowali tak, żeby czytać to, co chcieli czytać. Zrobił się z tego manifest, nie? To chyba ważne dla artysty. Kiedy... To jest bardzo ważne dla artysty. Bardzo ważne jest to, że ludzie odnajdują takie treści, które są im bliskie. To wtedy świadczy o pewnej uniwersalności tekstu, uniwersalności przekazu, a to być może jest najfajniejsza rzecz. Pani Małgosiu, żeby zrobić taki pomost między teraźniejszością a przeszłością, jak pani wspomina czasy bez TikToków, Instagramów i bez tego całego szaleństwa? Bo życie towarzyskie kwitło, legendy krążą. Tak? No. Życie towarzyskie kwitło i... No ale tak, ale trudno jest to porównać tak jeden do jeden, bo ja byłam wtedy młodsza. Ja wtedy miałam większe potrzeby towarzyskie, inne potrzeby towarzyskie. Aż się boję zapytać, jakie? Ja nie powiem, że w tej chwili jestem osobą nietowarzyską. Jestem, bardzo. Natomiast no, wtedy inaczej ten świat pojmowała. Pani Małgosiu, to ja pani pomogę. Bardzo wesoło było w zespole Lombard na początku. Powiem, że bardzo imprezowa grupa. Gdyby pani mogła rozwinąć ten wątek. O, a właśnie. A byliśmy uważani za najgrzeczniejszą grupę w show biznesie. No gdzie? Naprawdę. No ale jak? Nie było żadnych wielkich afer. Być może były, ale nie wychodziły na światło dzienne. No, bez Instagramów i bez TikToków, a jednak mamy bez plusik. Bez Instagramu rzeczywiście tak, ale... Ale zniszczyła pani telewizor, pobiła pani perkusistę? To nie ja. Nie? Muszę wykreślić, dementujemy te plotki. Udało się. Pani Małgosiu... Nie, ale to było już w czasach nielombardowych. Rzeczywiście była taka impreza. Nie z Lombardem, choć zostało to przypisane Lombardowi. I rzeczywiście był telewizor. Prawie był za oknem. Prawie. Prawie. Nie wypadł. Prawie. Popcorna przytrzymaliśmy, ale zostaliśmy za to obciążeni. Protokół strat był na 12 milionów. Tak się bawiliście. Jak to brzmi dzisiaj, nie? Ale 12 milionów. Miliony. Tak się można Niemniej bawić. Były dwa dni sprzątania, pacyfikowania pierza, ponieważ to było tak zwane snow party, czyli ja mogę to powiedzieć w tej chwili. No. Lica rozgryzł poduszkę. Lica? Lica. Czy to była impreza z Acid Drinkers? Tak. I pani to przeżyła? Tak. Boże, wielu poległo. Pani jest niesamowita. Tak. Lica rozgryzł poduszkę, no i rozpoczęliśmy snow party. Było wspaniale. 12 milionów. A z kim się... ciekawiej biesiadowało, z Acid Drinkers czy z Krzysztofem Krawczykiem? Znowu inne czasy. Aha. Z Krzysztofem Krawczykiem w zasadzie nigdy nie biesiadowałam, bo oni tworzyli swoją grupę biesiadną, a my stworzyliśmy Ale co z tą swoją imprezą, która zaczęła się w święta, a skończyła się w nowym roku? A to nie było, to było już po trasie.
To można było. Potraf jest się z Krawczykiem, bo mieliśmy duży dopływ gotówki. No. Mhm. I trzeba było to jakoś uczcić. Aż się boję pytać, jakie były straty. Nie, strat nie było. Nie, i tu postawmy kropkę. Nie, nie było strat. Pani Małgosiu, robi pani najlepsze kotlety, kocha pani pracę w ogrodzie. Ale ja jestem wegetarianką od paru lat, także kotlety w tej chwili robię wegetariańskie. Ale rodzinka się cieszy. Rodzinka tak, i dla rodzinki robię ze ścierwa. A i kremy zrobić pani Małgorzata Ostrowska potrafi? Tak, robię kosmetyki, robię kremy, to akurat z wielką pasją dla siebie. A czy jest coś, czego pani kompletnie nie umie? No, no nul, że Ostrowska, no nie. No na pewno. Na no przykład właśnie, no na elektronice się nie znam. Aha. Nie potrafiłabym na przykład naprawić radia. Z tym mam problemy. A tak poza tym to wszystko pani umie. Ja lubię spróbować. Czasami mi nie wychodzi, ale jestem niezwykle ciekawa, jak się konkretną rzecz robi. W związku z tym próbuję rzeczywiście kremy. Czyli kosmetyczne kremy, nie te takie do jedzenia, tak. Tylko kosmetyczne. Te do jedzenia też robię, lubię. Robię kremy, sprawdzam, jak się piecze chleb, jak się buduje, jak się muruje, jak się kładzie podłogę, jak się układa płytki na ścianie. Muszę to sprawdzić, mam taką potrzebę. Czy ja mogę z panią zamieszkać, pani Małgosiu? Bardzo proszę. Ale po co pani umiejętność obsługi piły łańcuchowej? A umiem, rzeczywiście. No właśnie. Chodzę po ogrodzie z piłą, no bo mam ogród i czasami trzeba to i owo uciąć. Dobra. Pani Małgosiu, teraz poważnie. Tak, ile prawdy jest w zdaniu, lubię coś zmieniać, bo ja się szybko nudzę? Dużo prawdy. Dużo. Dużo prawdy. A czy to nie jest wpisane w pani drogę zawodową, ta metamorfoza i te wieczne zmiany? Nie wiem, czy jest to wpisane, ale na pewno ma to miejsce. Bo nawet słuchając ostatniej pani płyty, Na świecie nie ma pustych miejsc, no i flet, i harfa, no kto by się tego ostrowskiej spodziewał? Tak, to są zupełnie inne klimaty, ale ja całe życie nosiłam w sobie taką płytę. Tylko musiałam spotkać człowieka, który uwierzył, że Ostrowska potrafi zaśpiewać delikatnie, że nie musi się wydzierać, że owszem, lubi się wydzierać, ale ma w sobie intymność. I to było wyzwanie? To było wyzwanie. To było bardzo trudne do zrealizowania w sensie na przykład koncertowym. Myśmy się przymierzali do grania takiego akustycznego. W tej chwili jest popularne granie akustyczne, ale ja usiłowałam, nawet złożyłam jakąś taką kapelę, usiłowałam grać akustycznie, no ale na pierwszym koncercie od razu była szklana pogoda z strony publiczności, żądanie szklanej pogody. Wszyscy chcieli, żebym krzyczała, żebym była głośna, żebym była energetyczna. Oczywiście no, usiłowałam to przełamywać, ale to nie do końca się udawało. Nikt nie wierzył i nikt nie miał potrzeby słuchania Ostrowskiej delikatnie. Ale teraz mają. I to taka wersja ekskluzyw, pani to przyznała ostatnio. Teraz mają, ja się z tego niezmiernie cieszę, bo ja noszę w sobie różne Ostrowskie. A jaki będzie następny krok Ostrowskiej? A tego nie powiem, bo nie wiem. A czego pragnie Małgorzata Ostrowska? Ja wiem, że to takie ogólne, trochę filozoficzne pytanie. O Jezu, o tym nie będę mówiła z dwóch względów. Po pierwsze, dlatego, że nie chcę, a po drugie, dlatego, że przekonuj mnie ten argument. To jest podstawowe. Tak. Druga jest taka, że jeżeli się opowiada o jakichś tam sprawach, to one się potem nie chcą spełniać. Czyli nie będziemy zapeszać? Nie, nie będziemy. Nie to będziemy. Ja pani coś powiem, pani Małgosiu. Dobrze. Że publiczność, bo ja wiem, to z dobrych źródeł, publiczność cały czas pragnie Małgorzaty Ostrowskiej na scenie. Ale to akurat to spełniam, ponieważ jestem na scenie, gram koncerty, całkiem niemało koncertów. Wszystkich serdecznie zapraszam. Proszę państwa, jedyna taka wyrazista, charakterystyczna, charyzmatyczna Małgorzata Ostrowska, czyli Ostra Królowa, była gościem serii SK Rock Live. I pani Małgosia, bardzo serdecznie zapraszam was na koncert. skrock.pl, YouTube, sociale, pięknie zapraszamy.